Francisco de Orellana zdobywał Amazonię jak dziecko we mgle. Poruszał się wraz ze swymi dzielnymi towarzyszami w dół rzeki, kreśląc prowizoryczne mapy i mając nadzieję, że dotrze do ujścia. Podobnie jak on, dziś Adam Kasperczak kreśli kontekst maps, by lepiej zrozumieć, kto z kim i dlaczego korzysta z twojego kodu. Zawodowo Adam od razu rzucił się w głębokie wody Amazonki. Wypłynął, bo jego kołem ratunkowym okazał się Sylius. Dziś gra w planszówki, popija wino i robi dobre zakupy, wspominając, jak to było, gdy Sylius był jeszcze małym projektem. Adamie, opowiedz nam coś więcej o swoich mapach. To nie pomaga się zestresować. Dobra, kontekst mapy. Czym one są? To są wzorce opisujące relacje między bandy kontekstami, chociaż może nie tylko między bandy kontekstami. Porozmawiamy sobie ten temat w kontekście z wyślonej firmy Puty.com. Nie ma nic wspólnego z załogiem, którego pracuję. Po prostu musiałem znaleźć jakąś firmę, która dobrze da radę pokazać, jak te bandy kontekst mapy działają. Chwila fajnie. Jest to e-commerce. Jak każdy e-commerce, jak pracujecie w tej branży, no to oczywiście ma jakiś magazyn, płatności, checkout, shipmenty, bardzo wiele innych rzeczy, nie zmieściłoby się więcej na chmurce, więc pokazałem tylko kilka przykładowych. To jest ważne, że wraz ze wzrostem firmy te bandy, konteksty, modularne, modeli zaczęły rozrastać się, zostały te rzeczy powydzielane do oddzielnych serwisów. Oczywiście, co się zaraz wydarzyło, zostały zatrudnieni nowi devowie, nowi produkownerzy, cała otoczka z poszczególnych zespołów. Weszliśmy z modularnego monolitu w architekturę rozproszoną, rozwiązanie wszystkich problemów. Niekoniecznie. A to, co jest najważniejsze, to to, że popatrzymy sobie na kontekst mapy z perspektywy zespołu domeny, zespołu Shipments. Dlaczego z tego zespołu akurat? Dlatego właśnie, że ja tam pracowałem w tym zespole. I z perspektywy jestem pewien, że Shipments jako domena zakodziła wszystko porządnie, jakościowo i po prostu z pierwszej ręki wiem, że to jest po prostu porządny mikroserwis. No dobra. Jak taki Shipments wygląda? Taka domena szeroko rozumianych dostarczeń produktów. Mamy PUDO, czyli punkty odbioru, popularne paczkomaty. Mamy tracking otrakowania paczki, no, różne rzeczy się dzieją z paczką. Mamy różnych kurierów, różnych marszantów, czyli marszantów. Każdy rosnący, szanujący się e-commerce wchodzi w marketplace'a. My też oczywiście w to weszliśmy, w związku z czym musimy jakieś integracje mieć z marszantami, czy oczywiście potrzebny jest Shipment jako taki. Jak widzicie, tych subdomen pod Shipmentami jest sporo. W związku z czym ludzi, którzy nad tym pracują, też się zaczęło robić coraz więcej. Więc w pewnym momencie została podjęta decyzja, że trochę za ciężko się operuje taką ilością devów w jednym zespole, więc zrobiliśmy drugi zespół Shipment. Podzieliliśmy się w pewien sposób pracą. Jeden zespół zajął się trackingiem, shipmentem, punktami odbioru, drugi skupił się na karierze i merchancie, czyli integracjach. Więc nie uwierzycie, drugi zespół nazwaliśmy Integration, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Pojawiły się nowe zespoły, nowi jacyś opiekunowie, oczywiście devowie podzielili się. To, co jest ważne, że te dwa zespoły pracują ze sobą bardzo blisko. To są nawet często ludzie, którzy chwilę temu pracowali w jednym zespole. Na zewnątrz mamy wspólnego menadżera, który gdzieś opiekuje się całym konceptem Shipments. Mamy nawet wspólnego product ownera. Czemu to jest istotne? A ponieważ, tak jak mówię, na zewnątrz jesteśmy jako jedni, jako Shipments. Dostarczamy coś albo nie dostarczamy. Jeżeli potrzebujemy zrobić coś nowego w Shipmentach, jako samej tej usłudze dostarczania paczki, która wymaga nowej integracji z kurierem, to jeżeli Shipments zespół zrobi wszystko, co trzeba, a Integration nie dogra tej integracji do końca, to na zewnątrz generalnie jesteśmy traktowani jako niedowieziony feature. No, nie zrobiliśmy tego, mimo że ten zespół niby wszystko zrobił. Mimo wszystko jest między nami bardzo dużo sztama, bo jak dowozimy to razem, jak nie dowozimy to też razem. Tak mniej więcej wygląda pierwszy wzorzec z kontekstem, czyli wzorzec partnership. Mamy dwa zespoły, bardzo blisko ze sobą pracujące, najczęściej ze wspólnym opiekunem, żeby to ładnie zagrało. To, co tutaj jest ważne, to jest taki jeden z przykładów. Drugi może być na przykład, jakby integracji było bardzo dużo,
to może być kilka zespołów, które zajmują się różnymi integracjami i też generalnie razem dowożą de facto, może nie, albo nie, niemniej bardzo wspólnie pracują nad tym tematem. Okej. Jak mamy shipments, mamy tracking, to mamy też notyfikacje. No, dostajecie też maila z Allegro na przykład, że paczka jest w drodze, nie w drodze. Problem polega na tym, że mikroserwis, który zajmuje się notyfikacjami, jest średni. Inny zespół się nim zajmuje, oni mają swoją pracę, skupiają się na wysyłce faktur, nie faktur. No ciężko się z tym zespołem dogaduje, bardzo ciężko się implementuje, bo zmieniają, nie dotrzymują kontraktów, jest średnio po prostu. A my musimy tę integrację robić, musimy te notyfikacje wysyłać. Więc co możemy zrobić? Możemy iść w drugą stronę, stwierdzić, że zakodzimy to u siebie sami. Prosta sprawa, potrzebujemy wysłać tylko maila, nie potrzebujemy żadnej skomplikowanej logiki. W związku z tym zastosujemy wzorzec relacji Separate Ways, który mówi, że nie mamy żadnego punktu styku. Sami sobie zakodzimy, co potrzebujemy. Jakie mamy korzyści? No, pełną kontrolę nad naszym kodem. A jakie mamy wady? Duplikujemy niestety logikę wysyłki maili. Jeżeli ten sam sposób pomyśli 10 innych zespołów, bo nikt nie chce z notyfikacjami korzystać, to mamy w całym systemie, w całym sklepie bardzo wiele zdublowanego kodu. Może prostego. Pytanie, co się stanie, jak biznes twierdzi, że zmienia layout, zmienia kolor logo i nagle wszystkie maile każdy zespół musi oddzielnie zmieniać, bo każdy u siebie to robił. Więc można czasami skorzystać z Separate Ways, trzeba się zastanowić, czy warto. Innym przykładem może być, jak używacie jakiegoś SaaS-a i rezygnujecie i sami u siebie wdrażacie tę logikę. Mimo, że to jest zewnętrzny dostawca, to mimo wszystko rezygnujecie ze współpracy z niego, właśnie idąc kompletnie swoją drogą. A najciekawszy temat, RMA. RMA to są zwroty. Ludzie kupują rzeczy, nie wszystko zatrzymujemy, część musimy zwrócić. No i problem polega na tym, czy problem może, że te zwroty od nas jako shipments potrzebują, żebyśmy zakodzili te zwroty. Oni je robią, ale paczka musi być wysłana, my się zajmujemy tworzeniem paczki. Więc przychodzą do nas i mówią, zróbcie nam paczki zwrotowe. No mówimy, no dobra, mamy gdzieś tą swoją pracę, dogramy to, ogarniemy to, nie powinno być skomplikowane. Zrobiliśmy. A wiecie co, my też potrzebujemy status tych paczek. Regularnie wysyłajcie nam informacje, jak się zmienia status. Kojarzycie, jak dacie komuś jeden palec, a weźmie całą rękę, no to tu już właśnie zaczynają brać całą dłoń. Ponieważ status jest więcej pracy, okej, odpuściliśmy inny domenę, coś pokombinowaliśmy, zrobiliśmy ten status. Co się może wydarzyć dalej? No przecież oczywiście, że wchodzą na inny rynek, wchodzą na Rumunię, potrzebują kuriera rumuńskiego, nie mamy go pokrytego. Nie wiem, czy robiliście kiedyś integrację z kurierami za granicą w szczególności. No jest to przygoda, że tak to powiem. Kilka tych integracji robiłem. Jest to przygoda, ponieważ dokumentacja rzadko jest aktualna, kredensiale nigdy nie działają, odpisują na maile średnio 2 tygodnie. No to jest kawał roboty. Też to testuj później wszystko, żeby wszystko śmigało. Ciekawostka, DHL kupuje kurierów w innych krajach i każdy ma inne API. Każdy, bo oni nie zmieniają API, tylko kupują markę i zostawiają API poprzedniego kuriera. To jest moment, kiedy musimy powiedzieć, no nie, to nie da rady. Nie możemy tego tak po prostu rzucić swojej pracy i zrobić tego, co chcecie, bo nie wiem, czy pewnie zdajecie sobie sprawę, RMA, a może nie, że nie tylko z wami współpracujemy. Współpracujemy z paymentsami w jakiejś perspektywie. Oczywiście z checkoutem, no podstawowe miejsce robienia shipmentów to jest checkout. Współpracujemy z notyfikacjami. Może nie współpracujemy, bo poszliśmy z Separate Ways, ale rozumiecie koncept. Mamy bazę danych, analitykę danych, gdzie też z nimi współpracujemy. Oni wszyscy coś od naszego zespołu chcą, musimy jakoś sobie z tym poradzić. A w ogóle wy między sobą też chcecie różne rzeczy, a tak w ogóle to przecież to jest wielki e-commerce i tych mikroserwisów jest od groma z każdej perspektywy wiele. Co możemy zrobić? No musimy zrobić jakiś porządek w tym. Ten porządek jest, myślę, całkiem oczywisty. Wierzę, że większość z was doskonale wie, jak sobie poradzić z takimi problemami. Otóż wrzućmy tutaj product ownera. Product owner usłyszy, że potrzebujemy nową integrację, przekaże nam, że tą nową integrację mamy zrobić. No, czym to się różni? Różni się tym się różni, czyli backlogiem i product owner będzie to kazał robić, ale z priorytetami. Jak wygląda coś takiego? Jeżeli praca jest, feature jest biznesowo walidny, pasuje, to powinniśmy go zrobić, to my powiemy, że RMA zrobimy to na 100%, ale niekoniecznie wiemy kiedy. Powinniśmy zwyestymować, że no w Q5, Q4 damy radę dokodzić ten feature. Tak mniej więcej wygląda zarzeczka customer supplier. Supplier obliguje się, że wykona każdą potrzebę swojego klienta, tak długo, jak mówię, jest zasadnicza. No nikt nie, shipmentowi nie będzie kazał paymentów robić. Niemniej, jeżeli tylko jest walidna, to będzie zrobiona. Z naszymi priorytetami nie gwarantujemy kiedy. A ty, kliencie,
w tym wypadku zwrocie, zastanów się, czy chcesz zaczekać, możesz zaczekać, może musisz wynegocjować przyspieszenie, bo to jest super ważne, a może pójdziesz w separate ways i sam sobie to zakodzisz w nosie z nami. Może kiedyś się dopniesz, jak już to zakodzimy u siebie. Dużo o tym mówię, bo jak być może widzicie, jest to dosyć popularna praca, jak pracujecie w Scrumie, w Sprintach, jakkolwiek, jakimś może nawet Kanbanie, to gdzieś podobnie to działa po prostu. I tak to jest najpopularniejszy wzorców, który również wprowadza jako pierwszy koncept relacji w stronę downstream i strony upstream. O co chodzi? Najlepszy przykład z literatury również to jest rzeka. Upstream jest na górze, downstream na dole, po nazwach idzie się zorientować. Jak rzeka płynie zawsze w jedną stronę, tak samo kontrakty idą zawsze od upstreamu do downstreamu. To upstream ustala, jak wygląda kontrakt, a downstream go konsumuje. On może coś tam sobie później poprawić, zmienić po swojej stronie, ale nigdy w drugą stronę to tak nie działa. W związku z tym to obowiązkiem upstreamu jest zapewnić, że ten kontrakt będzie dobry, a jeżeli zastanawiacie się, kto w danej relacji jest upstreamem, to downstreamem, to wydaje mi się, że najłatwiej podejść do tego w sposób taki, że jeżeli ktoś coś zmieni, to ja się muszę dostosować, czy ktoś musi się dostosować. Jeżeli to ja się dostosowuję na czyjeś zmiany, to jestem downstreamem w relacji. Fajnie być upstreamem. Problem jest w momencie, kiedy coś z upstream sknoci. Bo jak upstream sknoci, to downstream również od razu dostaje sknocony kontrakt, zerwany backward compatibility jakieś i leży produkcja, wszyscy płaczą. No nie płaczą, bo są inne wzorce, które to zapobiegają, o których jeszcze wspomnę. Niemniej sama istotnie z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. Kojarzycie Spidermana, wszyscy jak to się skończyło. Więc tutaj też warto na ten temat o tym pamiętać, jak ten upstream działa. Więc jak to u nas działa? Mamy RMA, mamy shipment, robią zwykłego posta, tworzą shipment, zapominamy, oni są downstreamem, ponieważ kształt, kontrakt tego postu ustalamy my. Więc oni, jako konsumujący ten kontrakt, są downstreamem. I czy jest OK? No może tak, a może nie. Typowe na pytanie, czy coś jest OK, zawsze to zależy. Zależy od wielu rzeczy. W kontekście context map chciałem zwrócić uwagę na jedną. Czyli pod koncept trzech rodzajów domen. Mamy domenę core'ową, generyczną i supportową. Mam problem po polsku, jak to przetłumaczyć, zostawię w wersji angielskiej. Czym one są w jednym zdaniu? Domena generyczna to jest domena, która musi być w biznesie, w danym biznesie, ale niekoniecznie się nas grzeje. W e-commerce to mogą być faktury. Każdy sklep musi robić fakturowanie, ale czy nas to chcemy tam się to zagłębiać, optymalizować? Nie do końca. Chcemy, żeby ktoś do nas to zrobił. Domeny generyczne najlepiej outsourcować do ludzi, którzy to robią po prostu lepiej, jakichś oddzielnych usługodawców. Core'owa domena, z drugiej strony, to jest ta domena, gdzie jest pieniądz. To jest to, czym jesteśmy lepsi od innych. To jest to, czym się wyróżniamy, na czym zarabiamy naprawdę duże pieniądze. To może być bardzo dobry system zwrotów, jak na przykład Zalando. Moja narzeczona uwielbia Zalando, bo dużo kupuje, dużo zwraca, twierdzi, że zwraca podobnej ilości, ma coraz więcej ubrań. Niemniej core'owa, tym się zajmuje core'owa domena i to jest dla nich najważniejsze. Jak myślisz Zalando, to poza dużym katalogiem czujesz fajne zwroty. Przynajmniej kilka lat temu tak było. Supportowa domena z drugiej strony, to jest domena, która pomaga temu core'owi dobrze działać. W tym wypadku to może być shipment. No, jak chcemy zwracać, mówię, no musimy te paczki robić, więc to będzie ta domena, która te rzeczy pomaga zwracać. Jest potrzebna, musi być u nas, no bo chcemy nad nią mieć kontrolę, ale ona nie generuje nam bezpośrednio tej przewagi biznesowej. Może, bo możemy mieć e-commerce, który wychodzi z założenia, że wysyłamy paczkę w 15 minut. I dla nas najważniejsze jest tak zrobienie spektakularnie shipmentu, żeby w te 15 minut wysłać. I wtedy shipment może być domeną core'ową. Ale to nie jest nasz przykład, ponieważ tutaj aspirujemy do bycia drugim Zalando, tylko z polskim kapitałem, więc tutaj zwroty są relacją core'ową domeną, a shipment jest domeną supportową. No fajnie, tylko oni są też downstreamem. Czy tu jest wszystko w porządku, że najważniejsze to, co nam robi pieniądz, zależy od jakiejś tam sobie supportowej domeny? Przychodzi sobie, może przyjść inny programista, imię losowe, choć zawsze w takim momencie przychodzi mi do głowy imię Gwidon, który mówi, zróbmy to lepiej. Zamiast API, zróbmy komendę puszczajmy. Nie będziemy mieli API, będziemy mieli kolejkę, wszystko fajnie, jak shipment nie będzie stabilny, no to on sobie później skonsumuje, wszystko fajnie. Tylko w dalszym ciągu
RMA jest downstreamem, ponieważ kształt komendy send shipment jest ustalany przez domenę shipment, więc trochę pomogliśmy, ale nie rozwiązaliśmy clue problemu. Co rozwiążemy, jakie możemy dalej problem spróbować rozwiązać? Rzućmy event. Mamy return requested, no i wtedy już my, core'owa domena return, decyduje o tym, jaki jest kształt tego kontraktu, my decydujemy, jak to ma robić dalej, a wszyscy się macie dostosować. I tak jak najbardziej shipment w tym wypadku się powinien do tego stopnia dostosować. Pytanie tylko, czy ta cała analiza Gwidona z architekta przyszłego ma sens? I to znowu to zależy, ponieważ mówiłem wam, że w shipmentach pracuje programista Adam, on wie, co robi. Ten shipment jest stabilny, nie ma problemu. Jeżeli shipment zmienia kontrakt gdzieś w tym poście, to o tym informuje, zachowuje backward compatibility, nikt nie ma problemu. Dogadujemy się bardzo dobrze. W związku z tym nie ma problemu, żeby core'owa domena była downstreamem w jakiejś relacji, tak długo, że to nie jest problem, o ironię. Jak się zacznie być problemem, no to wtedy trzeba gdzieś kombinować. I tutaj nie tyle mówię o kodzie jako takim, a o ludziach, bo to ludzie kodzą ten kod. Da, jeszcze przez jakiś czas prawdopodobnie, to w dużej mierze ludzie kodzą, więc jeżeli ludzie dobrze się z nimi współpracuje, to niekoniecznie trzeba zawsze się skupić na tym, żeby fenomenalnie zakodzić coś w kodzie, zabezpieczyć na wszystkie problemy, jeżeli po prostu ten interfejs białkowy działa na tyle dobrze, że wszystko jest w porządku. Uczulam na to, bo czuję, że gdzieś core'owa domena najważniejsza, to wszyscy się do nas muszą dostosować. No i takim już prawdziwej firmie obuwie mamy mikroserwisy, które uważają się za bardziej centrum wszechświata i gdzieś każą się dostosowywać. Więc trzeba umieć z tym walczyć. Gdzieś w kontekście właśnie kontekst mappingu można podyskutować, czy na pewno domeno potrzebujesz tych zmian. Dobra. Tyle o customer supplierze, sporo, bo tak jak mówię, najistotniejszy, myślę, że najczęściej się pojawiający. Zagadka. Czym może być wielka brązowa kula? Jeżeli nie wiecie, podpowiem wam, nie wiem, czy widać w ogóle z literki, co to może być, jeżeli dalej nie wiecie, już podpowiem wam, oczywiście to jest Big Ball of Mud, chyba Baron wprowadził to określenie, no czyli nie najbardziej jakościowy kod. Osobiście bardzo nie lubię tego określenia, ono uwłacza autorowi generalnie tego kodu, wolałbym jednak zostać w kontekście legacy, ponieważ kod może być uważany przez nas za badziew, ale generalnie nie wiemy, czemu on taki powstał. Bo może go pisał junior 10 lat temu i który nie miał pojęcia o tym kodzie najlepiej, jak umie. Może to pisał senior, ale miał 2 tygodnie na 3-miesięczny task. I musiał to zrobić jak najszybciej, żeby po prostu działało, bo takie były potrzeby. Nie wiemy, czemu kod słaby powstał jako słaby często, więc wolałbym nie wyciągać osądów i nikogo nie krytykować za jego jakość. Ale dobra, nie zostaje faktem, że nie lubimy takich kodów. To jest duże legacy, ma jakieś chore rzeczy, których już dzisiaj bym w ogóle nawet nie rozumiem. Niestety, jako shipments, musimy z tego kodu korzystać. To jest coś. Nie byłem w stanie wymyślić jakiegoś idealnego przykładu, może jakieś, nie wiem, szyfrowanie na przykład, które jest gdzieś tam, nie chcemy go zmieniać. To jest jakiś serwis, którego korzystamy w wielu miejscach w shipmencie, ale kontrakt nam nie pasuje, jest wielki, nieczytelny, a my mamy tutaj wychuchany, cudowny mikroserwis, bo pisany przez świetnych programistów i chcielibyśmy zachować tą jakość wszędzie. Jak to zrobić? Myślę, że też część z was już się może domyślać. No posprzątajmy ten kod. Weźmy to, co potrzebujemy z legacy niejakościowo, obudujmy to swoim jakościowym kodem, trzymajmy w jednym miejscu cały ten badziew, a cały system już puszczajmy jakościowy kod, któremu ufamy, bo jest nasz po prostu. Wprowadźmy po prostu ACL, Anti-Corruption Layer, rozwiązanie, które stabilizuje kod w całym naszym systemie. Druga jazdka, to nie musi być kod legacy. ACL warto używać wszędzie, gdzie jest taki sens, żeby ten kod używać. Zawsze zabezpieczmy się przed potencjalnymi zmianami, czy z błędami, które ciężko przewidzieć, a które do nas mogą przyjść z zewnątrz. Nawet ktoś może być świadomy, że coś psuje. Innym przykładem anti-corruption layer jest na przykład, potrzebujemy korzystać z mikroserwisu, który bardzo dynamicznie zmodyfikowany. Już chcemy z niego korzystać z jakichś powodów, ale on dosyć szybko zmienia się. To też zamiast potencjalnie zmieniać w wielu miejscach rzeczy, wydzielmy pojedyncze źródło prawdy również, taki jakiś mikroserwis, właśnie klasę, serwis, który to ten temat rozwiąże. To nie musi być trywialne do zrobienia, ale na pewno warto. Nie tylko w kontekście supplier customer, a właściwie zawsze, kiedy konsumujemy jakiś kod z zewnątrz, warto by było się zabezpieczyć na wypadek problemu z tym kodem. I ostatnia rzecz. ACL-a zawsze pisze konsument.
to ja konsumuję, więc ja piszę ECL-a. No to oznacza sytuację, w której to supplier chce zrobić dobrze swoim customerom i pisze im ECL. To nie zadziała. To ja znam, wiem, czego potrzebuję tu, ale legacy nie ma pojęcia, co potrzebuje tu. To taka... taka uwaga. O trochę od innej strony. Mam data do analizy danych. Zrobiona w ten sposób, że Shipment wysyła całą swoją bazę danych, wszystkie dane, które ma, do analityki i analityka tam sobie robi swoje AI-owe juju, kompletnie nas to nie obchodzi. To, co jest ważne, to to, że te dane wychodzą niezmienione. Tak jak my to robimy, to tak oni to konsumują. Nic nie zmieniają, żadnych ACL nie wrzucają, nic na tym etapie nie obrabiają. Po prostu biorą co im dajemy. Mniej więcej w angielsku tak wygląda wzorzec konformisty, czyli relacja downstreamowa, bierze z całym dobrodziejstwem inwentarza wszystko to, co upstream oferuje. Może wam się wydawać, że czy to jest dobre, bo tu mówiłem o danych, a jeżeli mówimy to w serwisie jakimś, w całej klasie i to tak sobie bierzemy czyjś kod, używamy go bez żadnego pytania, dyskusyjne, zastanówcie się, czy piszecie ACL na całe Symfony, Laravele, Magento, Siliusy i tak dalej. Czy jednak nie każdy z nas bardzo aktywnie nie korzysta na zasadzie konformisty z czyjegoś kodu? Chyba nie piszemy pełnych ACL na całe te rozwiązania, albo ja nie piszę na pewno, może mnie skrytykujecie, wypiszecie, bo możemy się piwie pogadać. Taka uwaga, dopiero chwila zastanowienia się, jak bardzo mimo coś, co może wyglądać dziwnie i niezbyt bezpiecznie, jednak jest popularne w naszej codziennej pracy. No dobra, mamy sobie shipment i ten shipment urósł. Tak świetnie zakładzony był, że operujemy na shipmentach nie tylko do e-buty.com, ale również z naszych usług korzysta sklep z naszej grupy kapitałowej, jakiś inny, ebluzy.com, a w ogóle też korzystają z zewnętrznych graczy. W ogóle inny sklep stwierdził, że kurde, tak fajnie to wygląda, że my chcemy z tego korzystać, a my tak fajnie to zakładziliśmy, że chcemy to zaoferować. No tutaj już moment jest, mamy 3 chmurki, ale wyobraźcie sobie, że tych chmurek jest tutaj 200 i mamy już 200 klientów. Mówiłem wam o customer supplierze, czy chcielibyśmy wdrażać wymaganie każdego z tych 200 klientów? No nie, chyba, na pewno tak to nie działa. Dlatego jest opisany kolejny wzorzec, Open Host Service, w którym upstream, czyli w tym wypadku dostarczyciel jakiejś usługi, ustanowił pewien kontrakt, ustanowił pewien zakres funkcjonalności i to oferuję wam, korzystajcie z tego. Jeżeli chcecie coś innego, to zgłaszajcie do nas, a my już nie mamy gwarancji tego wdrażać. Znowu popularny case wszystkich outsourcowania usług. No, chyba, że zawsze się pojawia jedna gwiazdka, w tym wypadku tam gwiazdką są pieniądze. Jasne, my jako shipmentcy mówimy, że no dostarczamy wasze usługi, korzystajcie z tych usług tak, jak my to zrobiliśmy. Sam integrowałem się z kilkoma takimi dostarczeniami, jakiś Maersk, nie Maersk, różne są takie firmy, które właśnie tym się zajmują. A co jeżeli mówimy o Stanach, na przykład Stanach Zjednoczonych, które mają kompletnie inną legislację do shipmentów? Czy chciałbym rezygnować ze wszystkich klientów ze Stanów Zjednoczonych? Nie chciałbym prawdopodobnie. W związku z tym, jeżeli oni odpowiednio dużo mogą zapłacić i ja na tym zyskam, to mogę zrobić dla nich albo oddzielny endpoint do robienia tych shipmentów, utrzymywać go. Dobra, działa. Utrzymać ten endpoint, jeżeli jest taka potrzeba, albo jakąś tam strategię, to nieważne. Po prostu czasami może się okazać, że mimo, że jesteśmy bardzo zamknięci, my będzie tak, jak my chcemy, to jednak pieniądze otwierają wiele drzwi i tutaj jest gwiazdka taka, że Open Host Service absolutnie nie wyklucza customowych rozwiązań, jeżeli są walidne finansowo, no kupi, tylko by nie skorzystał. Tematem pokrewnym z Open Host Service jest Published Language, czyli również wygrzany, stabilny, upubliczniony i kontrakt, jakiś język właśnie w jakimś kontekście, na przykład struktura shipmentu, której każdy z klientów można nawet wymiennie używać, bo mamy jeden jasny i wszyscy korzystają z tego samego interfejsu. Przykładem też z literatury najczęstszym jest format iCalendar chyba. Jeżeli macie zaproszenie, to czy macie Apple'a, Google'a, Microsoft'a, to zawsze działa. Jest jeden uwspólniony język i dowolna technologia, która wdraża ten Published Language, jest w stanie z tego korzystać. I tutaj podobna sytuacja. I właściwie zmierzając do końca, wrócimy do naszych dwóch mikroserwisów, dwóch zespołów właściwie.
Oba mają usera. No, potrzebujemy koncept usera. Ona jest identyczna. My razem ze sobą pracujemy, to, o czym wam wspominałem. Więc, kurczę, to jest taka duplikacja, która nam się nie podoba, bo ten user jest spora, tam jest trochę logiki, coś tutaj nam nie pasuje. Co możemy zrobić? A wrzućmy to do wspólnego repo i sobie utrzymujmy to w jednym miejscu, korzystajmy razem z tego samego. Oczywiście, co to jest? Jest to shared kernel, czyli uwspólniona jakaś fragment logiki, kodu między mikroserwisami. I brzmi fajnie, tylko w tej konkretnej formie, czy jest na pewno fajne? Tu mówimy, razem obsługujemy, to nie jest osobny, jakiś osobny zespół się tym opiekujący. Razem, to jest nasz wspólny kod. Każdy z członek z tego zespołu i tego może coś tu zmienić. W związku z tym musimy pamiętać, żeby ten kod, używanie wszystkiego z usera było bardzo dobrze otestowane, żeby nikomu nic nie zepsuć. Musimy pamiętać o tym, najlepiej gdzieś w GitLabie czy GitHubie, żeby najlepiej członkowie obu zespołów musieli zaakceptować każdą MR-kę. A potem wyobraźcie sobie, że nie mamy dwóch zespołów, które korzystają z tego shared kernela, tylko na przykład sześć zespołów. I wszystko, to się wszystko musi działać, więc zastanówmy się, czy wydzielanie tego do shared kernela jest dobrym pomysłem. Może lepszym byłoby zrobienie osobnego repo user, które by działało już na zasadach po prostu i kompletnego wersjonowania i całej tej logiki. Druga gwiazdka, którą bym powiedział o shared kernelu, kiedy warto zastanowić, czy jest to dobre. A co się stanie, jeżeli przykładowo to wszystko, to jest modularny monolit, z którego wydzielamy mikroserwis, bo jest taka potrzeba. I nagle się okazuje, że mamy ten kod tutaj, mamy oddzielny mikroserwis, oddzielnym zespołem, oddzielnymi standardami pracy. I co z tym kernelem? Musimy znowu zduplikować do osobnego repo, wtedy wydzielić. Dyskusyjne. Sugerowałbym unikać, albo naprawdę świadomie używać shared kernela, z tego względu, że on może mieć problemy, w szczególności kiedy firma dynamicznie rośnie, to może się okazać, że w pewnym momencie coś tu się przewróci. Plus, czy mamy pewność, że ten user zawsze będzie tak samo używany przez wszystkich zainteresowanych? Bo może się okazać, że w pewnym momencie on się zacznie rozjeżdżać, tam zrobimy jakiegoś ifa, jakąś pole, którego już inny nie potrzebuje. Dziwne rzeczy się mogą wydarzyć. Dobra, zaraz chciałem pokazać wam krótki przykład, jak taki warsztat z Context Map robiliśmy w naszym zespole, naszym zespołem, właściwie returnami i właśnie zespołem od shipmentów. Ale najpierw chciałem gdzieś tak podsumować tą część teoretyczną na jakimś częściowo zmyślonym przykładzie, bo dużo z tych rzeczy faktycznie gdzieś w naszej firmie się działo. Czy potrzebujemy pamiętać świadomości wszystkie te Context Mapy, wszystkie te wzorce? Pewnie nie. Wielu możemy nie korzystać. Na pewno miejmy świadomość customer suppliera, jak to wygląda. Wprowadźmy do swojego słownika koncept upstreamu i downstreamu. On gdzieś pomaga łatwo zrozumieć, kto oferuje, kto tam kontrakt, nie kontrakt. To całkiem wygodnie działa. Przestrzegajmy, uważajmy na shared kernela oczywiście. No i tak, to są takie chyba najważniejsze rzeczy, to mówię, chyba jakbym miał wybrać jeden kontekst, mam najistotniejszy, to jest oczywiście customer supplier, bo wierzę, że prawdopodobnie każdy z nas ma w jakimś stopniu z tego flow korzystać. Być może nawet nie do końca świadomie, że to był jakiś kolejny wzorzec z domeny Divine Design. Przykład. Najlepsze narzędzie do robienia każdego warsztatu w IT to jest Miro oczywiście, więc tutaj też pierwszy przykład zrobiony był na Miro. Nie wczytujcie się, po prostu ściąga poszczególne wzorce, krótkie wyjaśnienie, jak działają, co robią, czego nie robią, jak je mniej więcej oznaczyć, jak je na tym rysunku. No i potem, jak faktycznie taki warsztat przeprowadzić? Ja to zablerowałem z tego powodu, że tam pisaliśmy różne rzeczy i nie byłem pewien, czy wszystkie mogę upubliczniać, więc to wszelki wypadek zablerowałem po prostu. Co robiliśmy? Rozpisywaliśmy mniej więcej, co tutaj RMA, czyli zwroty robią i DEX, zaraz zobaczycie bez blera, DEX, czyli Developer Experience, nasz zespół akurat tak się w aktualnej firmie, tutaj pracuje, nazywa. Bardzo wartościowy feedback, bardzo wartościowy warsztat na tym momencie już, bo już się na przykład zwroty dowiedziały, że my tam robimy jakieś rzeczy, o których nie wiedzieli, a już czuli, że im się może to w przyszłości przydać. Więc to już było całkiem na tym etapie całkiem wartościowe, ale główna rzecz pojawiła się tutaj. I to jest brzydkie. Tu są literówki, nie do końca zawiązane kolory. Z premedytacją rzuciłem ten slajd taki, bo to był efekt naszego warsztatu. Nie chciałem go wychuchiwać, a zostawił w tej formie. Jak zrobiliśmy? Zastanowiliśmy się między RMA właśnie i DEX-em,
jakie są punkty styku między nami? Co my tak faktycznie robimy? Bo możemy zrobić jedną dużą kreskę obsługa shipmentu, ale to nie było za mało. To nie do końca było to, czego faktycznie potrzebowaliśmy. Więc zauważyliśmy, że między naszymi zespołami robią się rzeczy tak. Robimy shipment, robimy konfigurację kurierów, merchantów. Taka jest punkt styku, bo to oni gdzieś konfigurują. I mamy pobieranie statusu. I tutaj niefortunnie niestety są kolory, ale jak zwrócicie uwagę, to tu i tu jesteśmy supplierem, a tu jesteśmy customerem. To jest webhook, po prostu robimy do nich requesty z update'ami. Notabene to miejsce najczęściej powoduje błędy u nas i problemy, ponieważ my robimy sobie request, wszystko spoko, tu robiliśmy request, mogę wam powiedzieć, w którym wysyłaliśmy update statusu, również jeżeli się status nie zmienił, czyli in progress na in progress, oni tu mieli state machine, którym wywalał system, bo oni tego nie przyjmowali u siebie. A nie wiedzieliśmy o tym i nagle całe logi zawalone nieprocesowalną entity. No i tutaj to jest też miejsce, które nam nie grało, już na takim warsztacie widzieliśmy, że warto by było się zastanowić, czy jesteśmy w stanie odwrócić tę relację, byśmy faktycznie byli supplierem w każdym momencie. Gdzieś wygodniej będzie to się testować, bo już wygodniej testować, wygodniej dokumentować, właśnie pracować nad tym również, o czym przed chwilą mówiłem. Przerywanymi liniami narysowaliśmy na koniec, zostawiliśmy sobie 10 minut na marzenia, czy jakbyśmy chcieli, żeby to wyglądało w przyszłości. I tutaj nasze marzenie właśnie było, żeby update statusu był relacją, że to my jesteśmy supplierem tej usługi, a tutaj w ogóle daleko idące marzenie, czyli żebyśmy byli open host serwisem na shipmenty, bo wyobraziliśmy sobie, że będzie takie super stabilne, bo to będą zwroty, może w przyszłości checkout też będzie w pełni obsługiwał, z nami się implementował. To się nigdy nie wydarzy, by the way, ale mogliśmy sobie pomarzyć. To pewnie też, bo nie mamy zasobów, żeby to przebudowywać teraz za dużo pracy w innych miejscach. No ale nauczyliśmy się tutaj, jak ten warsztat działa. Ale mogę powiedzieć, i devom się całkiem poczuli wartość tym, ale również wartość poczuł biznes. Po prostu nasz product ownerzy, którzy na tym warsztacie też byli, obejrzeli to i mówią, fajne to ma sens, gdzieś otwiera oczy, gdzieś układa współpracę. A jeżeli dołożylibyśmy do tego jeszcze 10 innych mikroserwisów, to pojawi się cała wielka mapa tego, jak między sobą współpracujemy. Jeżeli nie chcemy Miro, nie wiem czemu, to jest narzędzie Context Mapper do Context Map. Bardzo kreatywna nazwa swoją drogą. I ono wypluwa odpowiednio skonfigurowane w Context Mapę w tej formie. To już jest ich dokumentacji slajd. Jak widzicie, tutaj macie więcej tych mikroserwisów, bandyt kontekstów. Właściwie jeden pies w tym kontekście. Co on pokazuje? Z perspektywy technicznej połączenia, to jak najbardziej fakt. Z perspektywy biznesowej pokazuje bottlenecki. Jeżeli wyobrazicie sobie 50 mikroserwisów i zobaczycie, że jakiś mikroserwis faktycznie ze 30 jakąś ma kontakt, to jeżeli mam zatrudnić 3 osoby, a 15 zespołów potrzebuje więcej devów, to jestem w stanie jako menadżer domyślić się, gdzie w pierwszej kolejności bym szukał chciał tych ludzi dotrudnić. No po prostu super istotny mikroserwis. A jeżeli dlatego uznamy, że on jest na przykład nie do końca stabilny, no to robi się problem. Jeżeli wam jeszcze mało, zaskoczyłoby mnie to, ale jeżeli jeszcze chcecie więcej wiedzieć o Context Mapach, to jest tych rzeczy dużo. Podstawowe to oczywiście Redbook, Bluebook, to oczywiście, że Gil na wszystkim mówi, co jakościowe, więc tutaj o tym też miał podcast. Jak również bardzo polecam prezentację pana Niemiec, więc pewnie nie mam pojęcia, jak Michael po niemiecku powiedzieć, niech będzie Michael. On tutaj poza mówieniem o Context Mapach skupił się również na tym, jak Context Mapy mają się do couplingu. Że niektóre wzorce mocniej kaplują się między sobą, partnership to jest pełen coupling, ma kontekst customer supplier, ten coupling już jest luźniejszy, a open host podobny, ale też jeszcze teoretycznie mniejszy. Warto sobie z tej perspektywy też około couplingu posłuchać, jeżeli chcecie. Ja już zrezygnowałem z tego tematu na tej prezentacji. O, nawet nie ucięło mi nazwiska. To była prezentacja o Context Mapach. Mam nadzieję, że w miarę otworzyły się oczy komuś, po co to, z kim i w sumie dlaczego. Ja nazywam się Adam Kasperczak i jeżeli macie pytania, to słucham. Chyba działa. Mam pytanie, jaki program miałeś z Słami, jak
endpointy i te relacje. To zauważyłem, że właśnie były różne relacje, nie? Raz z supplierem jesteś, raz z customerem. Mhm. A z reguły jak się pokazuje te kontekst mapy, to cały kontekst jest albo tym, albo tym. A tu rozdzieliłeś to na endpointy. Czy to się sprawdziło wam, czy... Tak. Tak. Uważam, że narzędzie powinno działać nam, a nie we wszakich jakichś dla samego siebie, dla narzędzia samego w sobie. Tak, sprawdziło się, bo właśnie uzmysłowiło nam, że ten webhook, który tutaj jest, jest problematyczny. Gdzieś zaburza naszą pracę. Nam wiedzieliśmy, że to nie działa i wiedzieliśmy, zgłaszaliśmy to, a teraz mieliśmy jeszcze kolejny udokumentowany przykład, że to faktycznie nam nie działa. I tutaj faktycznie, że nawet gdzieś teoria sugerowałaby, że chcielibyśmy taki kierunek i on jest naturalniejszy, a jednak w tym kontekście, w tym wypadku jest odwrotnie. Więc jasne, docelowo to pewnie mógł być jeden, ale w tym wypadku, jako że mamy kilka punktów różnych, nazwijmy to punktów styku, to gdzieś nam nie do końca pasuje to, a że kiedyś na początku tej prezentacji miałem slajd, że mamy bandyt konteksty, ale niekoniecznie dobrze wydzielone. I ty może właśnie zauważyłeś to złe wydzielenie bandyt kontekstów gdzieś w zespołach domenowych. Być może na przykład tutaj zamiast jednego ogólnego developer experience powinniśmy mieć 4 mikroserwisy, albo 3, albo chociażby 2 i już by ten problem się rozwiązał, bo wtedy mielibyśmy jedną kierunkową strzałkę dla każdego mikroserwisu. Właśnie to chciałem dalej zapytać, czy to nie jest taka sugestia, że może mamy za duży kontekst i tam powinien być 2 albo 3? Może używamy, mamy akurat bardzo lobbuje to podejście, czyli mamy mikroserwis używać wszędzie, modularnego monolitu z subdomenami i nie wydzielać mikroserwisów tak długo, jak nie jest to konieczne. I to jest miejsce dające do myślenia, ale tak bez żadnej analizy jeszcze niewystarczające, by wydzielić z tego mikroserwis. Nie najlepiej, ale nie na tyle źle, żebym coś z tym kombinował. Okej, dzięki. Zresztą nie będę rzucał, bo... To jest maks, co mogę rzucić. Dzięki. Ja chciałem zapytać, w czym najbardziej wam takie kontekst mapy pomogły? Czy to była, nie wiem, komunikacja między zespołami, czy może organizacja pracy, czy rozwiązywanie konfliktów, kto ma co robić i tak dalej? Ostatnie. Tu akurat zrobiłem na RMA, bo o nim więcej mówiłem. Wspominałem o domenie, która się bardziej rządzi. Checkout u nas jest taką domeną, która naturalnie z e-commerce'em jest bardzo istotna. Również gdzieś często starała się narzucać gdzieś dynamikę pracy. Dzięki kontekst mapom, rozrysowaniu tego, pokazaliśmy product ownerowi na przykład checkoutu, że no, nie do końca to gra nam dobrze. Że ta kontekst map tak powinien tylko flow działać, inne zespoły tak działają, tak to naturalnie pracuje, a tu masz czarno-biały dowód, że to jest odpowiedni kierunek zmian. Po prostu, że to my jesteśmy, nie wiem, supplierem czy customerem w tym konkretnym case'ie i nie zmieniajmy tego. Więc bardziej takim uzmysłowieniu biznesowi, w tym kontekście akurat technicznemu, w cudzysłowie biznesowi, jak pracujemy. Bo nie do końca byli świadomi, to cytat z product ownera, że otworzyło oczy, jak to działa. Działa. To jeszcze chciałem dopytać, kto u was decydował, na przykład jak wygląda relacja w danym, powiedzmy, macie endpoint API, kto decyduje, jakiego typu to jest relacja? Czy to wy jako deweloperzy, czy ktoś, nie wiem, z biznesu na przykład, bo stwierdza, że dany kontekst jest ważniejszy niż RMA. Zawsze na prezentacji o czymś zapomnę powiedzieć. Honorujemy rzeczywistość tutaj, więc powiedziałbym, że tak, prawdopodobnie tutaj w tym kontekście deweloperzy, bo tak zakodziliśmy, jeszcze bez świadomości kontekst mapów, relacji, jak to wygląda, a tutaj uhonorowaliśmy rzeczywistość. Taką decyzję podjęliśmy. W większości są to decyzje deweloperów, bo po prostu tak ustaliliśmy, ale to nie oznacza, że to tylko deweloperzy muszą te decyzje mogą podejmować. W tym wypadku byli to deweloperzy, bo mówię, tu już było udokumentowanie dwuletniego developmentu de facto, a nie planowanie developmentu na przyszłość. Myślę, że w przyszłości, tak jak event storming robimy międzyzespołowo, tak bym powiedział, i biznes, i devowie oczywiście, no to jako fragment DDD też bym wpiął razem, podejmijmy tę decyzję, zastanówmy się. To, co mówiłem o tych eventach, komendach, postach, gdzieś zastanówmy się, jakie są problemy, w którą stronę chcemy iść, jeżeli to chcemy zrobić przed. Jeżeli dokumentujemy, no to dokumentujmy rzeczywistość, dlatego gruba, ciągła linia, a marzenia sobie dokumentujmy przerywaną. I potencjalnie dążmy do tych marzeń, warto dążyć do tych marzeń. Trzy, dwa, jeden.
Dobra, to dziękuję wam bardzo. Chyba, że... Ja jestem cały event, więc jeżeli ktoś chciałby jeszcze podyskutować, to oczywiście zapraszam.